Witam, witam serdecznie. Jestem dzisiaj na targu staroci. Kupiłam parę rzeczy, ale to pokażę Wam w domku. A tu pokażę Wam różne bibeloty, które są. Tu mamy puszki z PRL-u. Ta mi się podoba, ale to też nie są drogie, po 10 zł. Tutaj właściwie wszystko po 10 zł. Też taka fajna papierośnica stara. Też ciekawa. Pistolet, zabawka. Nad tym nożem myślałam. Nóż Cichocki w Warszawie, bo tutaj nie widać, o tutaj teraz widać. Też taki porządny, przedwojenny prawdopodobnie. Podkowa na szczęście. Dużo książek. Kupiłam też jedną. O, foremka na zajączka, 70 zł. Bardzo fajny młynek, fajnie pomalowany. Pomysł muszę, może kiedyś podglądnę coś. Różnego rodzaju kryształy. Też fabryka cukierka w Optima Łódź. Troszkę obrazów. Tu mamy pamiątkę PRL-u, piesek do auta, 80 zł. Niebieskie korale. Ta solniczka jest też fajna, to raczej pieprzniczka stara. Stare żelazka. One są tu tematycznie. Tak, tak, chodź. Też taki fajny młyneczek. Okularki mam. Tu pani ma piękne rękodzieło. O, jakie słodziaczki dla fanek, miłośniczek i miłośników kotków. Dzień dobry. To są moje zakupy. Później Wam pokażę. Sobie zostawiłam na chwilkę u pana. Tu mamy taką kurkę, ale to nie jest nasza kurka. Prawdopodobnie czeska. Z tego pudełeczka powyciągałam parę różnych rzeczy. O! Chyba hefra? No nie wiem, nie mam. Bo hefra robiła podobne. Ja miałem 14 i 13, 14. Mhm. Fajne. No. To jest bohemia. To jest bohemia. Bohemia panią pozna, bo on jest bardzo ostry śliw, ale niech pani przejdzie ręką, nie? Mhm. On jest delikatny, w nocy nawet. A bohemia jest najlepsza na świecie, bo on jest całkowicie no. Ołów. Okay. Całkowicie ołów. Ja dałem książkę, wie pan się dość dobrze zna. No. Mamy piękne szkło, piękne karafki. Stare narzędzia, piły, grabki, kopaczki. Troszkę replik broni. Stare garki, które kiedyś nam były potrzebne w chałupach, balie. No jakie kotki słodkie. Ten kotek w jakiej cenie? To jest włoski Murano i chcę za ten cały zestaw 400. Mhm, dziękuję. O, cukiernica. 10 zł, taka ładna. Cukiernica. Mhm. Ostatnie sztuki, to też takie ceny dałam. Ja sobie ją wezmę, tylko za chwilkę panią przyjdę, dobrze? Tylko sobie tutaj pooglądam jeszcze.
talerzyki śliczne. Tułowickie, tak? PT Tułowice. A te talerzyki w jakiej cenie? Te stare Tułowice zestaw, to jest cały 6 sztuk, 50 zł. Też nie są drogie. Może też sobie je wezmę? Śliczne są. Aha, i każdy inny. No właśnie, patrzę, jakie są. To już jest też bardzo stare i rzadkie. Aha. No, to są. To też je wezmę, dobrze? Także talerzyki też idą do mnie, bo bardzo lubię takie szkiełka. Torby lekarskie. I tutaj mamy też fajne rzeczy. Okej, tak wygląda Targ Staroci w Ustroniu. Ja tutaj zrobiłam troszkę zakupów. Jestem zadowolona. Idę dalej. I tak, kochani, co kupiłam? Talerzyki już widzieliście i cukiernica, która jest w Huty Hortensja. Talerzyki, myślę, że co najmniej za ten komplet to minimum 100 zł, bo jest to rzadki okaz i ciężko je dostać. Cukiernice tak się tak chodzą około 30 do 50 zł. Kupiłam takie obrazki, ale kupiłam je po to, żeby nauczyć się malować troszkę perspektywę i może coś podobnego namalować, bo mam takie. Te deseczki można kupić w Action, więc kupiłam sobie taki zestaw do podglądania. Skalpel do wycinania różnych rzeczy z materiałów, z papieru. Taki stary ścisk, on jest jakoś sygnowany tutaj. Nie wiem, coś tu pisze, ale trzeba by było doczyścić. To się rozkręca i ten tu się robi takie przestrzeń do ściskania różnych powierzchni, na przykład do sklejenia czegoś. Nożyce do owiec, stare nożyce do owiec. Cena jeszcze widoczna. One też tak w granicach 50-60 zł można je kupić. I imadełko, które też mi się przyda do moich prac. I kupiłam takie formy na babki. Na deseczce. Brakuje im tutaj tych zaczepów, gwoździków. Wystarczy gwoździk, bo zaczepki są. Więc gwoździk. Ale ja myślałam, żeby jeszcze pomalować tą deseczkę właśnie w tych miejscach, jakieś fajne kwiaty. Tak ozdobnie. Tu bym musiała odrysować i ewentualnie tu gdzieś po bokach jakieś kwiatuszki domalować. I taki zestaw mogę wystawić na sprzedaż. I to są takie foremki, takie babki metalowe, chyba miedziane one są. To widzę, że miedź. Miedź jest zdrowa, więc na samym złomie bym trochę za to wzięła. Ok, i tak to mniej więcej wygląda. Książka Starzy i Nowi Bogowie Japonii. To jest prezent dla pana Arkadiusza. W podziękowaniu za jego wsparcie i dużo pomocy w malowaniu. No i tak to, kochani moi, wygląda. Wszystko pokazałam? Wszystko. Dziękuję ślicznie za oglądanie i pozdrawiam serdecznie.